Siema z Luton. Właśnie jestem po swoich 3 dniach w Londynie. Byłem odwiedzić mojego brata i teraz aktualnie lecę do Amsterdamu na weekend. To strupek. Ale już jest okej. Było gorzej. Dawno się nie nagrywałem. Dawno w ogóle wam nic nie przekazywałem. Także na samym początku tego filmu chciałbym przekazać, że w czwartek rusza nowa seria, czyli Sri Lanka. Miała ruszyć w środę, ale środa to jest słaby dzień na YouTube, także wolę to zrobić w czwartek. Także serdecznie was zapraszam, śledźcie kanał, czekajcie na te pierwsze odcinki, bo będą naprawdę mocne. Lecę do Colombo dokładnie, później ruszamy do Veligamy, może pociągiem, zobaczymy czy się uda. Mają od 20 zacząć kursować, na razie jeszcze nie kursują, ale może zaczną. Tam bierzemy motocykle i ruszamy na naszą podróż. Chyba że znajdziemy w Colombo taniej, to weźmiemy w Colombo, jeszcze zobaczymy. Lecę tam z Filipem. Filipa, ci, którzy oglądali wcześniej, znają. Tyle. Zapowiada się zarąbista seria. Tak w ogóle wpadłem na kolejny fajny pomysł. Nie wiem, czy wrócę do Tajlandii w połowie listopada. Może się stanie tak, że polecę do Indii. Ale to jeszcze nie jest pewne, ale bardzo bym chciał. Wtedy Sri Lanka, Indie i Tajlandia to będzie znakomite podsumowanie tego roku. Chciałbym, żeby się to udało. 15 podobno otworzyli Indie, mogą Polacy wlatywać. Znaczy turyści mogą wlatywać. Tak w ogóle dzisiaj ogłosili, że Polacy do Tajlandii też mogą wlatywać od listopada. Dużo fajnych informacji, także bardzo ciekawe zakończenie roku będzie. Także śledźcie na bieżąco. Zapraszam na ten odcinek. No i jestem w Amsterdamie. No i jestem z Dawidem. No ja. Dawid nie pali papierosów w ogóle. Nie, właśnie. Tylko w wyjątkowych sytuacjach. Idziemy właśnie na imprezę teraz, a jak ona się nazywa? Awakenings. Obudzeni. Tak. Będziemy. Później. Dzisiaj mamy, znaczy mamy ogólnie w Amsterdamie teraz, a to w całym Amsterdamie, w Amsterdamie czy w całej Holandii jest ten? W Amsterdamie tylko. Tylko w Amsterdamie, tak? A z jakiej okazji? Amsterdam Dance Event. To jest co roku po prostu taki... Aha. Event. Ale to jest to właśnie na urodziny króla, co tam takim razie, czy to nie teraz? Nie, po prostu aha. Amsterdam Dance Event. A, okej, okay. Po prostu. No, także dzisiaj impreza, jutro impreza, w niedzielę planujemy sobie zrobić imprezę w Amsterdamie, w centrum, zjeść trufle, ale to zobaczymy jak się to uda, bo nie wiadomo jak będzie po tych 2 dniach tutaj. Ogólnie zapowiada się naprawdę ciekawy tydzień, a później Sri Lanka. Przerąbane zasady są tutaj, żeby wejść. Ale cóż. I wchodzimy! Po imprezie jeszcze Amsterdam nocą. I znowu jestem na tej ulicy. Tak, idziemy się tylko rozglądnąć, co się dzieje. Ale to była udana noc. Naprawdę, dawno się tak dobrze nie pobawiłem jak tutaj. A jutro idziemy jeszcze w lepsze miejsce. Ale mi się okoł zabił. No, ale teraz muszę coś sobie zjeść. Bo zeszedł alkohol i zachciało się jeść. Także pizza. Zawsze jest albo keps, albo pizza. Pierwsza w nazwie w Amsterdamie. Miasto niby zamknięte, a jednak żyje. Kupiliśmy sobie balony. Ci, którzy wiedzą, co to są balony, to wiedzą. Reszta nie musi. No i siema, kolejny dzień. Yes. I don't know. Coś się pytałem po holenderska, nie zrozumiem. Właśnie jesteśmy już całą ekipą. Dzisiaj więcej osób. Spotkaliśmy jeszcze chłopaków z Hiszpanii.
pewnie pójdą z nami. Strasznie są porobieni. Aż takie śmieszne. I wbijamy na imprezę. Impreza zaczęła się ogólnie o 12:00. Mamy już prawie 17:00. Teraz za chwilę Boris Brejcha zaczyna grać. Będzie zarobiście. Dzisiaj jest festiwal taki naprawdę fajny, bo jest 5 scen. Z każdej strony pełno ludzi się tutaj schodzi. Także dzisiaj będzie naprawdę miazga. A ja wam to wszystko pokażę. Zaczynają się jakieś magazyny. Idziemy dalej. Trasa pięknie prowadzi. No. Już słychać muzykę. Już jest pięknie. Zaczynamy. Teraz będzie już tylko gorzej. Zarąbiście będzie. Amsterdam to Amsterdam. Dobra, z Dawidem zaczynamy kolejną dobrą imprezę. Tak jest. Minęło dopiero 5 minut, a już się zgubiliśmy. Normalna akcja. Normalna akcja. Znajdą nas jutro. Nie, jest tak zarobiście. Boris Brejcha naprawdę fajnie gra. I w ogóle się zapowiada ciekawa noc. A później na czerwono. Gdzieś trzeba tą imprezę zakończyć. A czerwona to jest najlepsze miejsce w Amsterdamie. Do zakończenia. Wiadomo, na pizzę i kebaba. Jeszcze jasno. Tu jest kolejna scena tam w środku. Ogólnie ma być 4 albo 5. Także wszystko po kolei zwiedzimy. Tak w ogóle imprezy w Holandii mają swój wyjątkowy klimat. Wszyscy są porobieni. Siema, w trzeci dzień z Amsterdamu. Wczoraj już pod koniec za wiele nie kręciłem. Po pierwsze, nie chciałem. Po drugie, wolałem się nie pokazywać. A po trzecie, nie chciałem. No, tak będzie najlepiej. No i przyjechaliśmy sobie właśnie w ostatni dzień tutaj, na czerwoną. Ja zawsze, jak jestem w Amsterdamie, to tutaj przyjeżdżam. Ja tu lubię chodzić tymi ulicami. I niekoniecznie trzeba korzystać, żeby tutaj przyjechać, bo tutaj jest dużo innych atrakcji też. Także nie myślcie sobie, że tutaj przyjeżdżają tylko jacyś napaleni goście, bo tutaj przyjeżdżają wszyscy. I tak to tutaj wygląda. No, idziemy sobie zaraz do jakiegoś coffee shopu zapalić, później coś zjeść, później coś słodkiego. Nie wiem, i może coś jeszcze tutaj się okaże. Ale Amsterdam ma swój klimat, taki wyjątkowy po prostu. Bardzo, ale to bardzo zawsze lubię tu przyjeżdżać. Pogoda się niestety zepsuła, ale nam to nie zepsuje planów. Wbijamy do Bulldoga. Niestety nie tym razem. Weekend był za mocny.
czwarty dzień. Jestem na lotnisku, ale jeszcze tutaj nie zostaję. Dopiero mam przyjechać tutaj jutro. Tutaj przyjechałem tylko złapać pociąg do centrum Amsterdamu, bo byłem w Rotterdamie też. Teraz wracam do centrum Amsterdamu. Tam się zatrzymuję na jeszcze jeden dzień, a w sumie jedną noc. I jutro lecę na Sri Lankę. Pamiętajcie, ten film to takie zamotanie trochę. Wszystko po trochę. Ale to tylko dlatego, żeby wam przypomnieć o tym kanale i przypomnieć o tym, że w czwartek startuje nowa seria. Wiem, że to mówiłem już na początku, ale wolę powtórzyć. Amsterdam Central. No i jestem Amsterdam Central. Zarobiście, 15 minut. Muszę od razu uprzedzić pociąg na jutro, bo jutro się tutaj zacznie moja podróż. Ustąd będę musiał jechać na lotnisko właśnie. Właśnie idę do hostelu i mam go na najlepszej ulicy chyba. Takiej, na której się najwięcej dzieje. Za hostel dałem 80 zł. W sumie jak na centrum to nie jest tak drogo, jak na Europę, ale ogólnie bardzo drogo. Bo przeważnie te hostele, wiecie, kosztują 20 albo 30 zł, a nie 80. Najtaniej to chyba w Wietnamie znajdowałem. To tam były, nie wiem, czy 3 dolary najtaniej chyba płaciłem. 3 albo 4, no ale to takie, wiecie, 12-16 zł. To było bardzo tanio. Ale w Europie nie ma tak dobrze. A najdrożej? W Los Angeles. 65 dolarów. Za łóżko w hostelu. To była przesada. No jestem w hostelu. Taki pokoik. Nie ma źle. Oprócz mnie są tylko dwie osoby, taka parka, bo właśnie teraz wychodzili. Także elegancko. Ostatni dzień w Amsterdamie. Nie stracę go na siedzenie w hostelu. Chociaż miałem w planach sobie posiedzieć, odpocząć, coś tam poplanować na podróż, ale stwierdziłem, że będę miał dużo czasu w samolocie, żeby to zrobić. A Amsterdam to Amsterdam, jest to moje, nie wiem, albo ulubione miasto w Europie, albo czekajcie, w sumie, no chyba miasto, w którym najlepiej w Europie się bawię po prostu, o, tak powiem. I no, bardzo go lubię, że tam, ja naprawdę lubię Holandię, lubię tu przyjeżdżać. Nie ze względu na to, że sobie można jarać, wszystko robić. Tu po prostu jest fajny klimat i dlatego go lubię. A zresztą, kto był, to wie. No, idę gdzieś jeszcze, nie powiem, że idę pozwiedzać, bo ja tu wszystkie uliczki znam na pamięć. Także to nie będzie żadne zwiedzanie. Ale muszę iść na obiad, na kawkę i później jeszcze coś wam nakręcić. No, nie każdy był w Amsterdamie. Może niektórzy chcą zobaczyć, jak to wygląda. O, tutaj na przykład macie kondomeria, muzeum kondonów. Dobra, tego miałem nie pokazywać, ale akurat przypadkiem przeszedłem. O, z tego pomniku na przykład, jak Dawid będzie oglądał ten odcinek, Dawid, tutaj byliśmy. Dawid w ogóle nie pamięta, że my tutaj skończyliśmy imprezę. I że kupiliśmy sobie balony i w ogóle miał całkiem niezły stan. Coś mu musiało zaszkodzić. Idę tam, bo coś się dzieje, bo jest pełno ludzi. A że jestem taki, że muszę wszystko widzieć i wiedzieć, co się dzieje, to idę zobaczyć. Akrobacje robi. Nie mam na to czasu. Ale podziwiam takich ludzi. Bo ja nie potrafię. Gdybym się uczył, to będę potrafił, ale nie potrafię. Nie jest mi to do niczego w życiu potrzebne. Nie wiem, ilu z was było w Holandii. Jak ktoś był, napiszcie w komentarzu. Ale dla tych, którzy nie byli, naprawdę polecam przyjechać. Holandia jest piękna. Na obiadek green curry, który nie jest green, singa i piękne wspomnienia tajskie. Dobra, koniec Amsterdamu, zawijam już do hostelu, także Amsterdam.
Ja mam. Thank you. Widzicie? Sami mi proponują, ale ja nie chcę. Po prostu. Dobra, tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie. Pamiętajcie, w czwartek zaczynamy Sri Lankę. Nową serię będzie zarąbista. Gwarantuję. Zaczynam w Colombo, także na pewno będzie co oglądać. Pozdrawiam serdecznie. Zostawcie subskrypcję, zostawcie lajka i tyle. Pozdrawiam.